Witam z Retropiwnicy. Na dzisiejszy wieczór, bo akurat jak nagrywam, to mamy wieczór, przygotowałem starą maszynę Pentiuma 233 MMX i na takim właśnie komputerku chciałbym troszeczkę pojeździć. Będą to dwa tytuły, dwie gry pod DOSa, no bo ten sprzęt w mojej kolekcji dedykowany jest wyłącznie tutaj pod DOSa. Zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to widzą programy diagnostyczne pod tym systemem. Odpalmy sobie standardowo na początku NSSI, bo przeważnie na tych maszynach DOSowych korzystam z tego typu oprogramowania. Widzimy, że mamy tutaj procesor właśnie Pentium 233 MMX. Oczywiście płyta jest na socket 7. Mamy 48 MB pamięci EDO. Do tego cały system mieści się na karcie Compact Flash. Karta jest o pojemności 1 GB. Oczywiście wgrany tutaj jest obowiązkowo DOS w wersji 6.22. No i również na pokładzie mamy kartę dźwiękową kompatybilną z Sandblaster 16. Widzimy, że jest to Sandblaster AWE64 Plug and Play. Oczywiście, tak jak to ja przeważnie robię, sterownik DOSowy wykorzystany jest tak zwany Unisound, czyli taki właśnie uniwersalny sterownik, który potrafi ogarnąć wiele różnych kart dźwiękowych typu właśnie Plug and Play. Wystarczy go załadować do pamięci, no i karty nie potrzebują jakby więcej już żadnych aktywatorów, żadnych dodatkowych sterowników. Także ja bardzo często korzystam właśnie na różnych sprzętach z tego typu oprogramowania. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, no to ten sprzęt, ta płyta nie posiada złącza AGP. Z tego też powodu można zamontować tutaj wyłącznie kartę na PCI, no wiadomo, lub też ISA. No ale do takiego sprzętu raczej pasuje karta na PCI. Akurat ja mam tutaj zamontowaną kartę od NVIDII i jest to troszkę taki nowszy produkt, gdyż mamy tu do czynienia z kartą NVIDIA Riva TNT 2 Vanta. Jest to karta, która posiada 16 MB pamięci, ale właśnie ta unikalność karty polega na tym, że jest to wersja na PCI rzadko spotykana, więc myślę, że też fajnie tutaj się odnajduje na tej maszynie. No i na tego typu sprzęcie dzisiaj spróbujemy dwie ścigałki sobie odpalić. Także jeszcze na szybko tylko test procesora, zobaczmy. Dobra, ten procesor znajduje się w obliczeniach CPU gdzieś tutaj pomiędzy AMD K6200 a Cyrixem M2 PR266. No, wydaje mi się, że to jest dobrze oszacowane, gdyż właśnie mamy do czynienia z zegarem 233 MHz. Możemy sobie jeszcze zerknąć koprocesor. W koprocesorze zazwyczaj intelowskie układy były lepsze niż AMD, zatem zobaczymy, czy to się potwierdzi. FPU. No tak, tutaj jesteśmy tym razem ponad Cyrixem M2 PR266, ale jesteśmy trochę niżej niż K6200. No jednak tutaj wyższy zegar też robi robotę. Ok. No i tak by mniej więcej ta konfiguracja wyglądała. Przejdźmy teraz do tych samych gier. Widzimy tutaj już w tym głównym folderze mamy dwa katalogi, NFS i Screamer. Zatem właśnie w takie gry będziemy grać. Skoro tak się ładnie posortowały, pierwszy na liście jest Need for Speed. Zatem spróbujmy właśnie jego odpalić. Ostatnio trochę więcej siedziałem na tych nowszych Windowsach XP, na nowszym sprzęcie, zatem potrzeba mi teraz takiego troszeczkę odwindowsowienia i muszę chociaż trochę podziałać sobie na starym, poczciwym DOSie. Zatem odpalmy tego Need for Speeda. Tutaj widzę jeszcze plik tekstowy. Zobaczmy, jakie wymagania miała akurat ta gra. Tu widzimy jakaś edycja specjalna. Wymagania to Windows 95 albo MS-DOS w wersji 5.0. Widzimy, że procesor minimalnie to Pentium 75, no 4 MB pamięci
RAM 30 MB przynajmniej na dysku. Aha, tutaj, a nie, chwila, to jest. Nie, to tamto to ja czytałem, jeżeli chodzi o wymogi co do dysku twardego. A, dobra, bo już się zamotałem. Czyli mamy przynajmniej w DOSie, jeżeli będziemy działać, no to 4 MB. Pod Windowsem 95 to przynajmniej 30 MB. Jeżeli chodzi o pamięć wymagana, to 8 MB pod DOSem, pod Windowsem 95 12. Tu widzimy jeszcze napęd. Co więcej? A, teraz rekomendowane. To może być ciekawsze, tak. Tu mamy 16 MB RAMu. O, karta graficzna z 1 MB pamięci albo więcej. No i tutaj już rekomendują, żeby ten procesor to był jednak w okolicach Pentiuma 100. 16-bitowa karta dźwiękowa, no to to mamy. Oczywiście joysticka to ja nie będę używał, będziemy grać klawiaturą. No troszkę tutaj widzę większe też wymogi co do dysku. Sugerują, żeby jednak więcej tego miejsca troszkę było. Dobra, nie czytamy. Ten sprzęcik, jak widzieliście, Pentium 233 na pewno spełnia wszystkie wymagania, tym bardziej, że jest dosyć mocna karta graficzna. Chociaż ta karta raczej by pewnie się nadawała pod Windows 98, czy tam 95 bardziej. No ale u mnie akurat z racji tego, że jest to wersja PCI, no to śmiało sobie też radzi pod DOSem. Dobra, teraz tak, mamy tutaj dwa pliki typu BAT. Widzimy ten pierwszy, podejrzymy. No to odpali nam, odpali nam grę bez dźwięku prawdopodobnie, natomiast z końcówką SB to prawdopodobnie Sound Blaster, tak. Dobra, no to nas interesuje ten plik z końcówką SB. Odpalmy. Okej, okay, już słyszę dźwięki. Filmik nawet ładnie się odpalił, uruchomił. Champion. Jak te jabłka. Victory. Dobra. Teraz tak, co tu dalej? Widzimy, że rocznik 95. Nie wiem, która gra jest według was lepsza. Czy kojarzycie tą drugą? Screamera. Zobaczymy, która bardziej mi się spodoba. Czyli tak, możemy dla komputera tutaj też wybrać. Porsche, Chevrolet, Ferrari. A niech ma Mazdę. Player to będziemy na przykład. No może być Ferrari. Tu możemy sobie jakiś tor ustawić. A może taki? O proszę. Opcje. Opcje to zapewne mamy wszystko tu na maksa ustawione, przynajmniej jeżeli chodzi o grafikę. No tak, 640x480, full, high, wszystko jest na maks, jeżeli chodzi o grafikę, więc powinno być dobrze. No to drive. Colin. No może nie Colin, jakieś retro. Retro. Może być. Odpalmy, zobaczmy. No, na razie wygląda całkiem dobrze to. Widzimy, że standardowo widok od środka. Aha, muszę do przodu, tak? Dobra. Którym się zmieniało? Chyba literką C, jak Camera. Tak? No dobra. O, taki widok już bardziej jest dla mnie przyjazny. Mamy tutaj kawałek jakiejś oceanu czy czegoś, aż się zagapiłem i na czołówkę poszedłem. Tam widzę dalej, plaża już jest. Znowu trzeba Z wcisnąć. Jak zryw. Ruszamy ze zrywem. Może tutaj jedziemy na plażę sobie, chociaż pewnie się nie da. Aż tak rozbudowane to nie było. Patrzcie, jak równe te drzewka tutaj przy drodze stoją. O, czy już była jakaś policja? O, tak, na tym sąsiednim pasie jednak była. I pewnie zaraz będą ścigać mnie. Chyba już tam coś się dzieje. Mam zaraz w poślizg wpadnę.
wskazówka dochodziła na czerwone pole. No, już są chyba blisko. A, to następni. O, wjeżdżaj na... O, już są za mną. Jakiś pick-up mnie tu blokuje. No, już uderzają w zadek. Też mają mocną furę. No, grafika taka typowo DOS-owa, chciałoby się powiedzieć. Ale wygląda to całkiem przyjemnie dla oka. No, to już zaraz będzie... O, już nie reaguje na... Ciśnij! Dawaj, dawaj! Nie da rady chyba. No, dawaj ten mandacik. Dobra, Z-kę. Mimo, że Z-ką akurat nie jadę. No, to jest za wąsko. Ja tak myślałem, że się uda przeczłapać między samochodami, środkiem, a tak nie chce się zmieścić. Ta fura jest za szeroka. Może trzeba byłoby inny tor sobie ustawić. Zaraz będzie czołówka kolejna. No, zaraz będzie znowu policja, a nie czołówka. Chyba, że z nimi czołówkę zrobimy. Spoglądam sobie tak na tą wodę tutaj, jak oni to zrobili, jak to wygląda jakościowo. Ale trzeba patrzeć cały czas przed siebie jednak. Ciężko jest tak podziwiać krajobrazy, jadąc. Łaj, łaj, łaj! Z drogi! Bo ta przejażdżka ma raczej na celu po prostu podziwianie krajobrazów i dojechanie do końca, a nie żeby się tu ścigać jakoś specjalnie. Lubię taką DOS-ową grafikę. Chodzi oczywiście perfekcyjnie ta gierka tutaj. Że była jeszcze wyższa rozdzielczość do wyboru, to na pewno bym ustawił. Ale niestety była tylko 640. Dobra. Coś tam się kawałek podjechało. Może zmienimy sobie jeszcze, zraz się przejedziemy, zobaczymy jakiś inny tor. Może inne auto też. O, jeszcze raz mnie tu wcisnęło. Chwila, ja chcę teraz coś innego. Tak. Coś mi ta klawiatura słabo reaguje. Nie dość, że jest głośna, to jeszcze... dobra. Tu chyba, tak? To pierwsze, o. dobra, miałem Ferrari. To co teraz? Acura, Toyota, Supra. Porsche, Chevrolet. No, zobaczymy tego Vipera. A tutaj damy im Acura. Teraz jakiś widoczek inny, to nie, może taki miejski bardziej, zobaczmy jak to będzie wyglądać. Znowu standardowy widok będzie ze środka, tak. No, ruszaj. Ło, ten to w ogóle inaczej się prowadzi. Ten jakoś tak chyba chętniej skręca w porównaniu z tamtą furą. Jak się go przeciągnie, to się od razu go bokiem postawi. No, wyprzedzaj. Haha, to ja ich wyprzedziłem. Chyba pomiędzy. To jest zdecydowanie za ciasno. Co to za dziwne dźwięki? Jakby tu zarzynali jakiegoś zwierza. Strasznie te dźwięki takie dziwne. I tak jakoś się odbija dziwacznie.
jakby nie dojeżdża do końca, tylko do tego szutru takiego jakby, to co tam jest na boku, tego pobocza kawałek złapie, to się odbija. Czyli zakładam, że pewnie tam się nie da jakoś rozbić tej fury o to. Się po prostu będzie odbijał pewnie. Ciśnij na czerwone pole. Jeszcze masz trochę zapasu. Tylko podmuch wiatru słychać, jak wyprzedza te auta. No ale zaraz będzie policja. A się obijam. Strasznie, strasznie się obijam. Ten mnie jeszcze przyłożył. Dawaj, dawaj. Ło. No, jeszcze jestem na torze. Nie tak łatwo. Ech, będzie piszczał ten alarm. Delikatniej, delikatniej na tych zakrętach, bo łatwo się przekręcić. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Tylko to chyba te opony tak piszczą mocno. No dziwacznie, to go tak bokiem stawia. No dobra. Gierka całkiem fajna. Dobrze się gra. Chociaż czasem niektóre dźwięki są takie troszeczkę wkurzające dla ucha. Ale całość prezentuje się naprawdę dobrze. No, gierka nie ma zbyt dużych wymagań, także tutaj też nie ma co wymagać, żeby jakaś perfekcyjna była graficznie. W końcu to jest 95 bodajże rok tam było chyba. Dobra, sprawdźmy teraz tego Screamera, jak tu się będzie prezentował, bo również jest to gra DOS-owa. Screamer, tu mamy troszkę więcej na wierzchu tych plików. Aha, i tu mamy z kolei Start H i L. No to my chyba wybierzemy to H, to znaczy, że pewnie będzie w jakichś wysokich nastawach. Jedziemy, zobaczymy. Tu nie widziałem żadnego pliku tekstowego, żeby podejrzeć coś, przeczytać. A tu widzę rozdzielczość również, 640 się odpaliła, więc okej. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować na tle Need for Speeda. No, tak na razie tu wygląda chyba lepiej. Chyba lepiej. Też widziałem 95 rok. Ale na razie chyba graficznie, no powiem, że raczej Screamer chyba. Przynajmniej to ta wejściówka tutaj. No tam były filmy, no to co innego, ale zaraz zobaczymy, jak się będzie. Czy jest coś ciekawego w opcjach? High ustawione, może być. Trzy lapy, tak? Muzyczkę. Nie wiem, z tymi muzykami to zawsze różnie jest na YouTubie, więc na wszelki wypadek może by warto off ustawić. Okej. Okay. To co, jakiś championship? New. Re. A, to trzeba tym kółkiem sterować. Ojej. R. Chyba i tak kliknąłem niepotrzebnie. Dobra. Press Enter. Fura. Automatic. Dobra. Manual. To nie. Manual to nie. Automatic. Max Speed 329. Manual. 330. Automatic. Co tu mamy? 338. No to wygląda całkiem fajnie. Może weźmy to. Wyglądało to dobrze. O, tutaj znowu ta graficzka taka. Ciekawe, który przycisk tu będzie. Jedziesz, jedziesz. No tu mam automat. Teraz tu chyba F1. O, F1. F2 to jest ten. F3. To niech będzie F3. To będzie taki trochę zbliżony do tego w Need for Speedzie. Ła. Tutaj tak jakby się to wszystko szybciej dzieje chyba.
F4. O, jeszcze dalej. O, to tak może niech będzie tu. Ło, tu jest, powiem wam, że jest szybciej to wszystko jakoś tak. I samolot nawet leci sobie. Great lap, ok. Ajajaj. Jakie to nerwowe. Narwane trochę takie. Puść gaz. No, niewiele dało, ale jakoś się weszło. Tam widzę, że już ktoś mnie nęka z tyłu. Oj, w to się lepiej jedzie, w to się lepiej jedzie. Hamulec? Ale tu z hamulcem to mnie wyrzuci. Ale mu przylałem. Teraz mi przylano. Teraz go dogonię. Najpierw trochę pachołków skoszę. A teraz środeczkiem przemkniemy. No, albo mnie nie puszczą. Pod samolotem. No, piąty. No, ale muszę powiedzieć, że w to się jakby lepiej jedzie. To jest ciekawsze chyba. Więcej się dzieje. Bardziej kolorowe jest. I jakieś takie, no, większe się wydaje. Dobra, weźmy jakiś normal game. Dobra, niech to będzie. A to co? Tor wybieram, tak? Aha. Tutaj taki zróżnicowany, dosyć w górach, gdzieś nawet śnieg. Może to, da się to wybrać. Dobra, 319 tylko. Niech będzie ten czerwony. No, chyba zapamiętam mój wybór widoku z zewnątrz. No, ta gra ma raczej większe wymagania niż Need for Speed. I dosyć fajnie wygląda. Ciekawe na akceleratorze, jakby to, czy dałoby rady w jakiś sposób to odpalić na wodu. Pewnie tak. Kiedyś chyba w dwójkę grałem Screamera, to tam dało się pod wodu tam jakiś patch chyba dograć. Ależ obkręcę nim. To wychodzi na to, że obie gierki są faktycznie z 95 roku chyba. Ła! Myślałem, że w prawo będzie. Już chciałem zamachem w prawo skręcać takim. Nie znam tego toru w ogóle, to nie wiem, gdzie tu jechać. No tutaj są bardziej te auta wyczulone na lekki chociaż nacisk na klawisz. To jest już łatwo postawić bokiem auto. W Need for Speedzie to nam tak trochę topornie i chodziły. Dało się to zdecydowanie odczuć w czasie jazdy. A tutaj wystarczy lekko go cyknąć klawiszem i już go stawia bokiem. No tu nie ma policji. Ta policja też było fajne urozmaicenie tam z kolei. Ale tu jest większa bitwa jest na torze z przeciwnikiem. Uda się ich wyprzedzić czy nie? Jak będę po tych bandach jechał, to raczej nie. Przecież bym był na pierwszej pozycji, ale pewnie nie za długo. O, aż wiatrak się zakręcił. Znowu jestem trzeci. O, to mało brakowało pewnie.
didn't let him get away with that. Watch out for the next man. Dajesz, żeby chociaż drugim być, a nie tym trzecim. A, ile mnie zepchnął. Pasku, o, to teraz to szósty już. I tu w lewo. No tak, o. Chociaż ja teraz wyprzedziłem, ale na niewiele to chyba się zdało. O nie, drugi jestem. Tego by zepchnąć i... A, drugi. No co, co tam gadasz? Dobrze poszło. Dobra, wyłączmy chyba już to. Jak wam się podobały te gierki? No. Dobra, wychodzimy. No fajne, lubię tą dosową grafikę sobie od czasu do czasu jakąś gierkę taką pod dosa pyknąć. Jeszcze te takie pierwsze gry 3D w miarę to tak specyficznie wyglądają. Da się to odczuć, że to jest typowa grafika dosowa. Pod Windowsem jednak to 3D troszkę inaczej się zawsze prezentowało. No ale to też jest fajne. Ja lubię tego typu gry stare. Nawet jeszcze starsze, 2D. No czasem trzeba troszeczkę cofnąć się do tego DOSa, do tych starszych produkcji i sobie zagrać. Bo jak za długo się siedzi na tych nowych Windowsach, to już odzwyczaja się człowiek. Dobra, dajcie znać, która według was z tych gier jest lepsza. Mi chyba bardziej Screamer podchodzi. Chociaż Need for Speed też miał fajne, chociaż ta policja była ciekawa, no takie urozmaicenie trochę, ale jeżeli chodzi o sterowanie, to wybrałbym chyba Screamera. Jakoś tak bardziej kolorowo było, no nie wiem. Mi bardziej chyba Screamer. Okej, w tym odcinku to będzie wszystko, dzięki za oglądanie, no i do następnego, hej!